O tym samym wydarzeniu, czy o jakiejś prawdzie, możemy wypowiedzieć się w bardzo różny sposób. Za pomocą legendy, opowiadania, wiersza, pieśni, takiej, która mogłaby służyć dla upamiętnienia tego wydarzenia. Dzisiejsza uroczystość objawienia Pańskiego właściwie jest bardzo prosta w co do treści. I mamy ją w dzisiejszych czytaniach wyrażoną na dwa sposoby. Na sposób teologiczny, właściwie jedyny teolog, zwłaszcza Nowego Testamentu, święty Paweł ją wyraził w liście do Efezjan. W jednym zdaniu właściwie, jak to przystało na teologów. Natomiast święty Mateusz wyraził tą samą prawdę za pomocą pewnego opowiadania, prawdopodobnego, ale takiego, żeby nie uraziło nikogo i żeby przekonało tych, którzy by mieli wątpliwości co do tej prawdy, z powodu której świętujemy co roku 6 stycznia uroczystość objawienia Pańskiego. Słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, mi, Pawłowi, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha Świętym jego apostołom i prorokom. Jaka to tajemnica? To znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Cała treść tej dzisiejszej uroczystości polega na tym, że cieszymy się i dziękujemy Bogu za to, że zechciał, ażeby Syn Boży przyszedł na świat także dla wszystkich narodów, nie tylko dla narodu wybranego. Taka jest treść teologiczna. Tymczasem, kiedy czytamy Ewangelię świętego Mateusza, jest ona, jak mówimy, nie o królach, tylko o magach trzech. Jest to opowiadanie, w którym stara się nam święty Mateusz pokazać, że rzeczywiście od samego narodzenia Jezus był Zbawicielem także pogan. A Paweł mówi bardzo wyraźnie, że nie była wcześniej objawiona, tylko mnie. W drodze do Damaszku zostało objawione. Idź i głoś Ewangelię także poganom, bo dotąd się nie głosi. A przecież Jezusa zbawienie przez przyjście na świat i przez ukrzyżowanie odnosi się także do pogan. Dlatego Ewangelia powinna być głoszona poganom. To już bardzo ładnie konstruuje to opowiadanie, które powinno przekonać czytelnika, zwłaszcza żydowskiego, do tego, że rzeczywiście poganie są odbiorcami narodzenia Pańskiego. Przybywają bowiem do Jerozolimy z dalekiego kraju, ze wschodu magowie. Ludzie najbardziej wszechstronnie wykształceni. Od magii, religii, astronomii, astrologii właściwie, medycyny także. Kto jak nie taka grupa ludzi mogła odkryć, że narodził się z gwiazd pewnie, król żydowski. Gdzie mógł się urodzić, jeżeli nie w Jerozolimie? Gdzie się miał urodzić, jeżeli nie w Pałacu Królewskim? I dlatego jest spotkanie z Herodem. Ale kiedy magowie pytają o to, gdzie się narodził król żydowski, to Herod dobrze wie i pyta o to tych, którzy powinni wiedzieć, czyli uczonych w piśmie, a oni dają odpowiedź, gdzie się miał narodzić Mesjasz. W Betlejem. Korzystając więc z tej pomocy i uczonych w piśmie, i Heroda, udają się tam i tam oddają pokłon temu, do którego zostali przywołani, pociągnięci, poszli za przewodem gwiazdy. Powinno to przekonać przede wszystkim tych członków kościoła Mateuszowego, że rzeczywiście Jezus chciał także tego pokłonu pogan. Nieobrzezanych, nieznających Ewangelię, dopiero dowiadujących się poprzez pośrednictwo o zgrozo Heroda, oduczonych w piśmie, że chodzi o Mesjasza, Wybawiciela, nie o władcę ziemskiego i że mają to szukać go w takiej małej miejscowości daleko Jerozolimy w Betlejem.
Bywa tak, że zdaje się to opowiadanie bardzo piękne, Mateuszowe, bardzo barwne, w przeróżny sposób interpretowane i realizowane w różnego rodzaju szopkach, zwyczajach, także i religijnych. Zupełnie nie trafia także do współczesnego katolika czy chrześcijanina w ogóle ze swoim przesłaniem. A my czasami zapominamy także o istocie tej uroczystości, że zbawienie jest dla wszystkich narodów, nie tylko dla narodu wybranego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Moi kochani, dzisiaj mamy szczególny dzień. Przeżywamy ten dzień w takich okolicznościach kameralnych w związku z epidemią. W tym niesieniu światła Chrystusa aż po krańce ziemi ksiądz biskup od 7 lat uczestniczy jako biskup naszej diecezji. Dokładnie 7 lat temu miał miejsce ingres księdza biskupa i konsekracja biskupia w katedrze świętego Mikołaja w Bielsku-Białej. Z tej okazji życzymy księdzu biskupowi wszystkich potrzebnych łask na dalsze lata biskupiego posługiwania. W takim kameralnym gronie to przeżywamy. Msza święta dzisiaj była w naszej kurialnej kaplicy, ale cieszymy się, że dziś wieczorem możemy gromadzić się w większym gronie, bo uczestniczą wszyscy, cała ta nasza wspólnota różańcowa, już bardzo mocna i liczna. Myślę, że nawet gdyby nie było epidemii, to tak byśmy tego nie obeszli, bo tylu ludzi by pewnie nie było. Także dziękujemy wam za modlitwę. Wiemy z tego, co piszecie w komentarzach, że modlicie się za księdza biskupa, pamiętacie o nim cały czas. Serdeczne za to dzięki i liczymy na dalszą modlitwę, bo tylko dzięki modlitwie i temu wsparciu możemy z księdzem biskupem na czele realizować naszą misję. Bóg zapłać za modlitwę, księże biskupie, wszystkiego najlepszego, wszystkich potrzebnych łask. Pan Bóg wie, czego ksiądz biskup najbardziej potrzebuje. Bardzo dziękuję wszystkim, nie tylko księdzu Markowi. Trzeba było zapamiętać tą twarz, a jakby ktoś sobie zapomniał, to bardzo polecam kazania głoszone, które można znaleźć na YouTubie albo też na naszej stronie. Ksiądz Marek Studencki, wikariusz generalny, wybitny kaznodzieja, którego wszyscy też wspieramy. A ja bardzo dziękuję wszystkim za życzenia i księdzu Markowi także. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.